Michał Szpak to muzyczne odkrycie ostatnich lat. Jego oryginalny głos oraz barwna osobowość to coś, co przekonało wielu jego fanów. Chociaż muzyk od swojej artystycznej strony dał się poznać doskonale, to wciąż niewiele wiemy o jego życiu prywatnym. Jakie upodobania ma długowłosy piosenkarz? Michał Szpak to jedna z niewielu osób ze środowiska show biznesu, która nie emanuje na lewo i prawo swoim życiem prywatnym. Gdy reflektory gasną, a kurtyna opada, muzyk staje się zupełnie inną osobą. Czasem zdarza się jednak, że barwny showman uchyli rąbka tajemnicy. W ostatnim wywiadzie opowiedział o tym, jaki typ kobiet kręci go najbardziej? Będziecie w szoku. Michał Szpak lubi czarnoskórę. Młody juror programu The Voice of Poland zdradził, jakie kobiety najbardziej mu się podobają. Okazuje się, że największe szanse miałaby o niego czarnoskóra Naomi Campbell. Zaraz za nią plasuje się Selena Gomez, która mimo swojej jasnej karnacji, ma w sobie pewien blask. Mimo wszystko piosenkarz stanowczo podkreślił, że ze wszystkiego, najbardziej ceni sobie charakter. Ja lubię ciemnoskórę. To bardzo miły widok jest na pewno, ale nie mam takiego konkretnego typu. Chyba chodzi w tym wszystkim o charakter, szczerze wyznał podczas jednego z wywiadów. Okazuje się, że nie ma ściśle określonych ram w kwestii urody. Najważniejsze jest to coś, co decyduje o postrzeganiu danej osoby. Wydaje mi się, że jest tak, że ładne osoby mają po prostu coś w sobie, mają ten błysk, który pociąga drugą osobę. Wydaje mi się, że to jest najważniejsze, powiedział. Artysta został również spytany o to, jakie cechy powinien mężczyzna. Tutaj temat został w bardzo szybki sposób ukrócony. Nie mnie to oceniać, stanowczo odrzekł muzyk. Czy Michał Szpak ujawni swoją drugą połówkę? Muzyk oświadcza podczas innego wywiadu mężczyzna opowiedział o swoim związku. Oświadczył, że jego wyjawienie będzie zależało tylko i wyłącznie od jego drugiej połówki. To ona będzie bowiem najbardziej narażona na ataki ze strony mediów. Moja druga połówka nigdy nie będzie konkurowała z muzyką. Jeśli będzie chciała, żebym poinformował o nas media, to spoko. Ale nie mam zamiaru dzielić się prywatnym życiem z mediami w taki sposób, w jaki robią to niektóre osoby na rynku. Po to istnieje tajemnica, żeby żyć w swoim świecie, skomentował muzyk podczas rozmowy z Marcinem Cejrowskim.